ostatnim klientem. Pan jak zauważył, że kręcę przy ulicy, to poprosił tak, że... Taki, nazwijmy, przydomowej stoczni. Ciao! Ciao, witajcie! Dzisiaj Houston, we have the problem. No, właściwie wczoraj mieliśmy problem, ja już się kuruję. Wczoraj jakoś tak mnie znowu jakieś problemy brzuszne i wymiotowałam. Tak niezbyt i cały dzień przebimbałam w łóżku, ale dzisiaj już jest o wiele lepiej. Nocka przyspana. No i teraz jestem potwornie głodna i chcę na tych dzisiejsza misja, czyli zdobycie jedzenia takiego, na jakie ma ochotę Ola, a mianowicie owsianka, nie było aż takie trudne. Dość szybko znaleźliśmy. Cieszę się. Pokaż jak bardzo. Jupi! No, Ola nie jest w najlepszej formie. Teraz jeszcze kupujemy kokosa i do hotelu. Sin ciao! Miła? Babniu? Milan. To był najśmieszniejszy zakup kokosów ever. Pytam panią, ile kosztuje kokos? 15. No dobra, no to poproszę jeden. Po czym pani przez 3 minuty zaczyna go skubać właśnie do takiej postaci bez tego... No bez zielonego, tylko skorupa została. Tak jest. Skończyła skubać i co zrobiła? Zostawiła go na boku i wyciągnęła z takiego pojemnika z lodem nowego. I dała mi ten nowy. Ej, no to o co chodzi? No i w końcu, nie wiem, chyba się zorientowała, że jakoś tak dziwnie to rozegrała i ja jej dałem 20 tysięcy, ona dała mi najpierw jednego kokosa, po chwili mówi, dobra, masz drugiego. O, jak miło. A jak tam swoje łupy? No, mamy wodę, mam bagietkę, powinnam żyć. Chciałem powiedzieć, że mam déjà vu. Bo wczoraj mniej więcej o podobnej godzinie wyjeżdżałem też z hotelu. Samemu Ola została, ponieważ no nie czuję się najlepiej. Czuję się może trochę lepiej niż wczoraj, ale jeszcze nie na tyle, żeby ze mną wyjść. Także jadę po jedzenie. Po obiad, można powiedzieć, jest pewien progres, bo wczoraj Ola nic nie chciała jeść, a dzisiaj już powiedziała, żeby chciała. O, to zamów mi kopciaj. Także jadę po kopciaj. A potem może jeszcze trafię do chłopaków, tych 60-latków, i pogram z nimi w pingle znowu. Zobaczymy. Oh no! A jest zamknięte. Jak to możliwe? Chyba mam szczęście, widzę kolejnego komciaj. Tu jest otwarta. Kamera! Zdjęcia. Pan się zainteresował, co tutaj mam. Znowu wystąpiła dość zabawna sytuacja, mianowicie problemy z komunikacją są bardzo często. No, brak znajomości języka. Poprosiłem o dwa komy. Jeden na wynos, jeden na miejscu. Ale jak zacząłem tłumaczyć, pani ten, który przygotowałem na miejscu. Mot, komciaj. Jest, udało się. Także dostałem jeden na wynos i za chwilę podadzą mi na talerzu drugi. Niam, niam. No to wygląda jak kiełbaska. Spadam stąd szybko. Chciałem powiedzieć, że miałem niezwykłe szczęście, bo jestem ostatnim klientem. Come on! Czekaj, czekaj! To założę. Bye bye! Na pewno byłem ostatnim klientem.
Niestety na posesji, w której wczoraj grałem w ping-ponga, dzisiaj nie odbywały się żadne zawody, ale nic, to może później. Tymczasem ja zasuwam do Oli. Proszę bardzo. O, dziękuję bardzo. Wyobraź sobie, że zamknięty był ten... Kom? Ale podjechałem do kolejnego i szybko go znalazłem. Zresztą byliśmy tam 2 lata temu. Okay. Byłem ostatnim klientem. Pani jak zamykała wrota, to dostałem przyspieszenie razy 8. Jupi! My dożyliśmy się wreszcie z pokoju hotelowego. Ole zgodniała, więc to dobry znak. Całkiem ładnie wieje. Myślę, że Adrian na kitesurfingu będzie zachwycony. My tymczasem mamy miły dylemat i zastanawiamy się, czy jechać do takiej, a może do takiej knajpy. W mieście nabiera rozpędu, coraz więcej motorków, klaksonów, rowerów, samochodów. A Ola nie może się zdecydować. Zupa bumbokłe, a może... Ja mówiłam, że miałam ochotę na fo. Fo. Zauważył, że kręcę przy ulicy, to poprosił tak, że nakręcił nazwę jego firmy. Tak? O. Co? Boko. Boko? Boba. Boba. Proszę. I tutaj mamy kiełki, makaron. Ludin. Bip. I mięska. I gumki. Jakby ktoś potrzebował. Come on. Już po jedzeniu. Zupy były przepyszne. Szczególnie moja boko, gdzie mięso się dosłownie rozpływało. Ale dobra, nie o tym. Ola mimo swojego stanu potrafi świetnie dodawać i na hasło, że mamy zapłacić za zupę 70 tysięcy, mówi, ale jak 70? Skąd to panie wziąłeś? No i pan się zaczął motać. Śmieszne to było dosyć. Chodzi o to, że cennik był przyklejony na ścianie i maksymalne ceny za po to było 32, a za boko 35, no więc nie wiem gdzie wyszło te 70. Ale ostatecznie z uśmiechem na ustach wydał nam resztę do tam 67. Wiadomo, nie chodzi o 3000, no ale tak jakoś tak dziwnie. Jakoś mnie to nie zabolało, tylko tak sobie pomyślałam, że trafiliśmy na takiego faceta akurat, który zachciał nas porobić. Na 3000! Padła decyzja, że jedziemy nad morze. Być może będziemy oglądać morze. Może tak, a może nie. I zachód słońca. Zachód słońca.
i przedostaliśmy się aż do takiej, nazwijmy, przydomowej stoczni. Robią tutaj kutry rybackie. Idę, zobaczę, może coś ciekawego znajdę. Takie oto deski wykorzystują do budowy tych statków. No są konkretne. Nie wiem, jakie drewno, ale grubość to tak z 6 cm na pewno. I długaśne. Długaśne. Kurde, ciężko mi tutaj stwierdzić. Maryn jest lepszy w miarach, ale wydaje mi się, że z 10-15 metrów na pewno. Tu są takie porozwalane klocki. Tu też. A to są po prostu podpory do statków. Skuter już prawie gotowy. Flaga zawieszona. Niedługo będzie startował. Za tymi kutrami jest Mariusz. Tutaj jest Cypel. Zresztą po prawej stronie Cynciao. Jest taka część, nazwijmy to ujście z portu. Tutaj falochron. I tutaj też falochron. I oczywiście tutaj kąpiący się ludzie. Tu okrutnie, co zresztą słychać pewnie. Natomiast mnie zainteresowali ci ludzie, którzy tu są. I coś mają. Wygląda, jakby mieli jakieś muszelki, gówna takie. O, to ma zepsutą rękę nawet. Oni chyba zbierają coś dna i to po prostu łowią. No i tutaj są ci państwo. Co oni tu złapali? Nam nam nam. Nam nam? Aj. A. Kupina. Takie muszelki mają. Aj. Aha. Okej. Okay. Come on. A to nie zdarza się za często, bo nie chodzi o lotnisko, chociaż jesteśmy z lotniskiem też. Ale weszliśmy do supermarketu, właściwie jesteśmy na parkingu. Możecie zauważyć, ile zróbmy 360, ile tutaj jest motorów. I 1500, 190. No i przeważają motory, auta stoją na zewnątrz, ale tam może nie 10 motorów jest multum. A my idziemy do marketu, bo no wiecie, nasz czas dobiega końca w Wietnamie, a zapasy kawy wietnamskiej na spotkania może nawet z tobą, jeśli by chcesz. I z tobą, i z tobą, i z tobą. Więc chcemy kupić i bardzo możliwe, że po prostu wyślemy paczkę do Polski. Mamy zakupy, sporo. Dobra, i z grubsza rzecz biorąc, pokazuj co mamy. Mnie na przykład zaintrygowały takie pałeczki metalowe. Cena... No nie wiem, ciężko mi to stwierdzić. Myślę, że nie więcej niż 3-4 zł. Może pokazuj, co tutaj masz, ja pokażę, co tutaj mam i powiemy, ile to w sumie kosztowało. Tak. Dobra. Pałeczki takie. Pałeczki metalowe, pałeczki drewniane. Tutaj 5 par drewnianych jest 10. O kurczę, złote nożyczki Ola dostała. Łyżki takie, jak się stołujemy. Do gotowania makaronu w zupie. I teraz tak, mamy papier ryżowy,
jest dragon fruit, czyli smoczy owoc. Mamy dwa razy takie orzeszkowe, nasze ulubione, nazwijmy to, zagryzki, takie snaki. Mamy dwa razy latające cukierki kokosowe z wentre. Mamy taką paczkę suszonych owoców, tu jest ile? 250 gram. Dobra Ola, przejdź do konkretów. Dobra, mamy tamaryndowie, cukierki. Już kończę. Takie cukierki też z orzeszkami w środku. I żeby nie było zapaskawy, musieliśmy zakupić. I mamy tak. Dla ciebie i dla ciebie i dla ciebie. Mamy trzy kawy. Będziemy testować, więc tak, mamy rozpuszczalną, mieliśmy trzy w jednym. Zobaczymy, jak to smakuje. To jest z firmy Drumoyen. Tak samo z tej samej firmy mamy dwie pozostałe kawy. One są przetestowane, nam bardzo dobrze smakują. Czwórkę testowaliśmy, ale w opakowaniu jak to. To jest natomiast piątka i to jest arabika. No będziemy testować, albo z wami będziemy. O! Za dużo wymachujesz, Ola. Ja nie. No jakby co, to z wami też bardzo chętnie leci dalej. Stoi. Z wami będziemy testować, słuchajcie. I za te wszystkie zakupy zapłaciliśmy. Ja mam propozycję, żebyś pokazała z góry. I tak przejść do góry. 687 tysięcy dongów, czyli to będzie... No tam 100 was, nie wiem, 10, 110 to... Tak, i czas wyjazdu. Ciao. Zatrzymaj. Lekko jesteśmy obtuczeni, obładowani i szczęśliwi. Jedziemy jeszcze się czegoś napić i do hotelu. Tutaj jest kafejka internetowa. Pokazywałem ją 2 lata temu. No, wyglądała tak mega obskurnie, a teraz proszę, wielki szyld. Promocja, że tutaj są komputery z procesorem i5 i GTX 650 na pokładzie. Robi wrażenie. Może nawet przyjdę pograć coś. Ja tym razem zamówię marakuję. Nie myliłem się, właściwie Ola mi poleciła. Nie myliła się, bardzo dobry. A ty, Ola, co masz? A ja mam tamaryndowca. Taki napój deser. Z orzeszkami. Z mlekiem skondensowanym. Czyli coś sam raz na zbliżone. Sami mężczyźni. To jest ciekawe. Dostaliśmy od pana na każdy rower na przegrzewki. To zobaczcie. Tutaj można kupić.